Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę tutaj być, że mogę podzielić się z Wami własnymi przemyśleniami. Zanim zacznę, a zacznę od dwóch zastrzeżeń do tego, co powiem później, to wspomnę tylko w ten sposób, że jest to nie tyle całkowite studium danego zagadnienia, ile pewna inspiracja do własnej refleksji, bo kiedy pochylałam się nad tym, to no, musiałabym tu do 15 mówić, żeby powiedzieć wszystko, co chciałabym powiedzieć i poruszyć wszystkie zagadnienia związane z tematem, które chciałabym poruszyć. Biorąc pod uwagę, że potrafię dużo mówić, a w nerwach potrafię jeszcze więcej, byłabym w stanie to zrobić, ale chyba nie byłoby to najlepsze. Jeśli chodzi o dwa zastrzeżenia do tego, co powiem. Po pierwsze, zazwyczaj, nie wiem, czy inni też tak mają, ale zazwyczaj kazanie mówi się w dużej mierze do siebie. Czyli jest to sprawa, która mi leży na sercu i w której ja muszę... na którą muszę kłaść nacisk we własnym życiu. Drugie zastrzeżenie jest takie, że mówię do chrześcijan, więc to, co będę mówić, będzie się odnosiło do chrześcijańskiego życia. Czyli nie będę mówić o rozrywkach, o piłce nożnej i tak dalej, tylko o takim codziennym chrześcijańskim życiu i myślę, że to jest ważne, jeśli za chwilę będziecie wiedzieli, na jaki temat chcę mówić. Na początek chciałabym, żebyście otworzyli razem ze mną drugą Księgę Królewską. 13 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Czytam od wiersza 15. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, przynieś łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały, a potem rzekł do króla izraelskiego, połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł, otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz, strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł, strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobierz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł, zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego, uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł, należało 5 albo 6 razy uderzyć. Wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie. Lecz teraz tylko 3 razy pobierze Aramejczyków. Jest tu mowa o królu Joaszu. Dalsze sprawozdanie faktycznie mówi nam, że pobił Aramejczyków 3 razy. Dlaczego mąż Boży tak się rozgniewał na niego? Powiedział, uderz strzałami o ziemię. Uderzył 3 razy. Trudno czynić coś, nie wiedząc w zasadzie, po co się to robi. Nie znał do końca celu. Dlaczego Elizeusz tak zareagował? Dlaczego ta ilość była taka ważna? Dlaczego ilość uderzeń determinowała przyszłe zwycięstwa nad Aramem? Czy był to rodzaj wróżby? Czy była to jakaś przepowiednia? W czym tkwi problem? Mąż Boży rozgniewał się i rzekł, należało 5 albo 6 razy uderzyć. Wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie. Ile razy my byśmy uderzyli? Dobrze, nie raz, bo uderz to tylko jedynce. Znając siebie, zanim zaczęłabym uderzać strzałami o ziemię, usiadłabym i zapytała, ale właściwie po co? Jaki to ma cel? Co mam robić? Problem tkwi w zaangażowaniu i o tym chciałabym dziś mówić. O zapale, jaki mamy. O zapale, jaki mamy dla Boga, o entuzjazmie, jaki wykazuje się w naszym życiu. W rozmyślaniach nad tym o zaangażowaniu można mówić bardzo dużo. Jest to temat rzeka i nie tylko w sprawach duchowych mówi się o zaangażowaniu. Teraz wszędzie się o tym mówi. A z drugiej strony widzi się, zwłaszcza wydaje mi się wśród młodzieży, taki trend, żeby nic nie było dla nas ważne. Generalnie za modny uznaje się wygląd taki byle jaki. Jeśli ktoś bardzo się czymś przejmuje, to, no to patrzy się na niego nie do końca poważnie. Modne jest żartowanie ze wszystkiego, modny jest dystans do wszystkiego. Mówi się o tym, że nie można wszystkiego brać sobie tak do serca. Czy faktycznie tak jest?
To, co chcę mówić, podzieliłam na trzy punkty, bo myślę, że i mnie łatwiej jest dzielić pewne rzeczy i słuchaczowi łatwiej jest jakoś sobie to poukładać. Więc po pierwsze, czym jest zaangażowanie? Po pierwsze, zaangażowanie jest to czynny udział. Co to znaczy? To znaczy, że będąc fanem sportu i oglądając treningi Ewy Chodakowskiej, czytając wszelkie gazety, które teraz są bardzo modne na temat ćwiczeń, na temat diet, na temat właściwego sposobu pracowania nad ciałem, robiąc to wszystko, nie osiągniemy właściwej sylwetki, zdrowia i właściwego ciała. Dlaczego? Dlaczego nie można wypracować kondycji patrząc, jak inni ćwiczą? Bo to nie ma wpływu na nasze mięśnie. Śmiejemy się, bo wszyscy to wiemy. A jednocześnie, jak wygląda nasze zaangażowanie w sprawy duchowe w tym względzie? Czy wierzymy, że będziemy na wysokim poziomie duchowym, słuchając tylko to, co inni mówią? Czy wierzymy, że będziemy na właściwym poziomie duchowym, nie angażując się w życie zboru, nie angażując się we własne studium Biblii, w modlitwę? Czy angażujemy się w to tak, jak angażujemy się w treningi, w dietę, czy tak jak mówiliśmy na lekcji o tym, że kobiety powinny wewnętrzne piękno pokazywać, czy w to wewnętrzne piękno angażujemy się tak, jak w to zewnętrzne? Czy pokarm duchowy przygotowujemy tak starannie, jak pokarm fizyczny? Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego tryb życia taki zaangażowany jest tak istotny? W drugiej księdze Samuela myślę, że jest bardzo dobra odpowiedź na to. Wszyscy znamy historię Dawida i historię jego największego upadku. Z czego ona wynikała? Czytam 11 rozdział drugiej księgi Samuela, pierwsze dwa wersety. Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Ammonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. Już mamy pierwszy punkt, gdzie Dawid się nie zaangażował. Jest to dość ironiczne, bo w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba. Zwykli wyruszać królowie. Tutaj król, no szczerze mówiąc, nie popisał się. Miał od tego dowódcę wojska, wysłał dowódcę wojska. Co król robił w tym czasie? Bo to jest chyba najbardziej istotne. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu. Wiemy, co stało się dalej. Ale jak wygląda to zaangażowanie Dawida? Zaangażowanie. Jak Dawid wyglądał, kiedy sam chodził na wojnę? Czy mogło się zdarzyć, że wstał wieczorem i przechadzał się po tarasie? Nie było takiej możliwości. Tutaj dodatkowy punkt jest taki, nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś wstać pod wieczór albo tak późnym popołudniem. Na urlopach różnie się zdarza. Wyobrażam sobie, jak Dawid się czuł, bo kiedy człowiek gdzieś tam faktycznie zarwie nockę, śpi cały dzień, to kiedy się wstaje, to człowiek nie jest rześki, radosny i gotowy do działania, żeby zrobić coś konkretnego i iść dalej. Tylko człowiek tak właśnie przechadza się po tarasie, snuje się, taki nie do końca obudzony, nie do końca śpiący, tak nie wiadomo, co z sobą zrobić. Dawid w końcu wymyślił, co z sobą zrobić. Był to najgorszy pomysł, jaki przyszedł mu kiedykolwiek do głowy. Właśnie dlatego, że jego władze poznawcze, jego władze umysłowe, cała jego psychika nie była gotowa na dokonywanie decyzji. Bierność nigdy nie sprzyja dokonywaniu później decyzji, bo umysł, kiedy jest bierny, to po prostu tak sobie usypia. I nasze władze moralne, nasze władze poznawcze nie potrafię dobrze rozsądzić tego, co się dzieje. Do zwycięstwa potrzebny jest wysiłek i stąd przeczytam ten tekst, który Darek czytał na początku. Jest to pierwszy list do Koryntian, rozdział 9, od 24 wiersza. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Myślę, że to porównanie jest bardzo celne. Tak? Zaczęłam od sportu i Paweł tutaj też idzie tym, znaczy w zasadzie ja idę też tym tropem, co Paweł. Spójrzcie, w jaki sposób zawodnicy przygotowują się do zawodów, do olimpiad, jak wiele to dla nich znaczy.
Ci ludzie są w stanie naprawdę mordercze treningi wykonywać. Są w stanie wiele czasu w to poświęcić. Są w stanie, niektórzy ludzie przecież nawet rodziny porzucają ze względu na jakieś swoje pasje, sporty, zamiłowania. Ile my poświęcamy? Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Kontrast jest tak ogromny, że aż nie chce się wierzyć, jak bardzo nasze zaangażowanie różni się od zaangażowania ludzi, którzy biegną po znikomy wieniec. Mamy tak wiele do osiągnięcia. Ile czasu na to poświęcamy? Ile wysiłku na to poświęcamy? Punkt drugi. Zaangażowanie to ochotne serce. Ochotne serce było warunkiem złożenia darów na świątynię w Starym Testamencie. Pan Bóg nie chciał darów wymuszonych, nie chciał darów z poczucia obowiązku, nie chciał darów, które wynikałyby z takiego niskiego poczucia, żeby sąsiad zauważył, jak bardzo jestem hojny, albo żebym sama miała przekonanie, jak wspaniała i szczodrobliwa jestem. Pan Bóg dwukrotnie zaznaczał, że dar ma wypływać z ochotnego serca i dar może złożyć ten, kogo pobudzi serce. W takiej ilości, do jakiej pobudziło go serce. Słyszałam gdzieś taką historię i ciekawa jestem, jak wy zareagowalibyście. Bo jeśli chodzi o dary, wszyscy wiemy, jaki jest sens robienia komuś prezentów. Lubimy dostawać prezenty. Myślę, że lubimy obdarowywać, chociaż z tym już różnie bywa. Ale gdybyście mieli do wyboru, powiedzmy, macie urodziny, przychodzi jakaś bliska osoba. I jak wolelibyście? Czy wolelibyście dostać od niej, powiedzmy, piękny bukiet czerwonych róż? Czy wolelibyście znaleźć na stole 50 zł z dopiskiem kup sobie, kochanie, jakieś kwiatki? Bata mówi, że bukiet. Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Bo w prezencie nie liczy się to, co się dostaje, tylko liczy się to, dlaczego to się dostaje. Nie jest istotne, czy ja dostanę na urodziny samochód, jeśli jest to prezent, który nie ma znaczenia dla osoby, która mnie obdarowuje. Natomiast jeśli dostanę jednego kwiatka, ale głównym jego celem jest sprawić największą możliwą radość mi w tym dniu, to taki prezent ma sens, ma smak. Taki prezent naprawdę daje radość. Dlaczego w wyborze prezentów kierujemy się pasjami drugiego człowieka? Dlatego, że to jemu chcemy sprawić radość. Dlaczego ja nie kupię mojemu mężowi na urodziny jakichś balsamów ujędrniających i lakieru do paznokci? Bo to nie sprawi mu w żaden sposób radości. Ja może bym się z czegoś takiego ucieszyła, ale w prezencie chodzi o to, żeby obdarować drugą osobę, żeby ona była szczęśliwa. Dlatego tak ważne jest ochotne serce. I to samo ma przełożenie na wymiar duchowy. Możemy czynić wiele rzeczy niedoskonale, możemy się potykać, ale znaczenie ma nasze ochotne serce. Dlaczego faryzeusze tak kiepsko wybrali, tak kiepsko wypadli w ostatecznym rozrachunku? Bo oni nie mieli ochotnego serca. To był zespół przepisów, zbiór reguł, których należy przestrzegać bez większych emocji, bez większego zapału. Na pewno wymagało to wysiłku, ale czy wymagało ochotnego serca? Czy wymagało emocji, entuzjazmu? Największym zarzutem dla zboru naszych czasów, dla Laodycei, jest właśnie letniość. Jest wypranie z całego zaangażowania, z całej gorliwości, z całego zapału. Jest taka bierność, bycie w miejscu, gdzie się jest, bez jakichś większych celów, aspiracji, bez potrzeby zrobienia czegoś. Pan Bóg mówi do zboru w Laodycei: bądź gorliwy i upamiętaj się. Gorliwość stawia to na pierwszym miejscu. Gorliwość prowadzącą do upamiętania. Bóg oczekuje od nas żarliwości. Zapisane jest to w liście do Rzymian. 12 rozdział listu do Rzymian. Czytam od 10 wiersza. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Tego nie da się
realizować taką listą punktów, które trzeba zrobić. Tutaj Paweł pisze nie tylko o tym, co należy robić, ale jak należy robić. Jakie powinno być nasze ogólne podejście. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To nie jest zmuszenie się do okazania szacunku komuś. To nie jest zastanawianie się, czy mój szef zasługuje na szacunek, jeśli nie płaci mi tyle, ile powinien. Mamy się wyprzedzać nawzajem w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. To nie jest służba bierna. Płomienność duchem zakłada entuzjazm, zakłada zaangażowanie, pasję, zapał. To wszystko jest tu zawarte. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi. Paweł pisze, że to wszystko, co robimy, ma mieć smak. To wszystko, co robimy, to ma być ogień. Mamy płonąć w tym, do czego Pan Bóg nas powołuje. Skąd wynika ten ogień? W jaki sposób można płonąć? Myślę, że najważniejszym punktem w zaangażowaniu jest to, że trudno zaangażować się w coś, co nie ma znaczenia albo co nas nie dotyczy. To znaczy zaangażowanie jest to utożsamienie się ze sprawą i oddanie się sprawie. Trudno, żeby... Inaczej, zazwyczaj najważniejsze jest dla nas to, co jest nasze. Zazwyczaj to, co jest nam bliskie, to, co jest z nami w jakiś sposób związane. Ludzie, którzy są dla nas najważniejsi, to ludzie najbliżsi, najbardziej związani z nami. Tak zastanawiałam się nad tą modą na bierność teraz. I trudno żyć, trudno żyć taką pełnią życia, jeśli na niczym nam nie zależy. Trudno żyć po chrześcijańsku, jeśli na niczym nam nie zależy, jeśli to, co jest wokół, będzie nam obojętne. Jeśli ze wszystkiego będzie można zażartować, jeśli nie będzie tematów, które będą powodować w nas większe emocje, jeśli nie będzie zachowań, które będą powodować w nas większe emocje. Kaznodzieja pisał w swojej księdze, w rozdziale 9, na temat tego, jak należy przeżyć życie, w jaki sposób należy podejść do rzeczy, które robimy. 9 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona, 10 wiersz. Na co natchnie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Nie mamy czasu na byle jakość. Wszystko, co robimy, być może niektóre rzeczy robimy jednorazowo. Do niektórych rzeczy nie będziemy mogli już wrócić. Mówi się o tym, że takie powiedzenie, żyje się raz, więc warto co zrobić. My wiemy, że nie żyjemy tylko raz, ale wiemy też, że tutaj są sprawy do załatwienia, które w tym drugim życiu nie będą możliwe do zrealizowania. Wiemy, że tutaj Pan Bóg kieruje nas do rzeczy, których tam nie będzie. Wiemy, że tutaj możemy rozmawiać z ludźmi, którzy nie znają Boga i tam tego nie zrobimy. Jeśli nie zaangażujemy się w każdą sprawę, która tutaj nas dotyka, czy naprawdę nasze życie będzie miało taki smak, jak mogłoby mieć? Czy warto żyć bez zaangażowania? Czy po 20-30 latach, spoglądając wstecz, będziemy zadowoleni z tego, jak wyglądało to, co jest teraz? Czy będziemy zadowoleni z tego, że woleliśmy nie rozmawiać z innymi ludźmi, że woleliśmy nie starać się o niektóre rzeczy, nie walczyć z niektórymi przyzwyczajeniami? Jest taka piosenka, która bardzo mnie porusza. Tam jest taki fragment narracyjny w moim ulubionym wykonaniu. Daniel Olbrychski to recytuje. To są słowa: człowiek musi bez przerwy wybierać, czy ma płonąć, czy tylko się tlić. Jeśli za coś nie warto umierać, nie warto dlatego żyć. To są słowa, które przyświecały ludziom, którzy walczyli o swoje państwo, o niepodległość. To są słowa, które przyświecały ludziom, którzy umierali za swoje ideały. Ale to są słowa, które są aktualne cały czas, teraz. To, czemu poświęcamy najwięcej czasu i najwięcej siły, to są sprawy, dla których żyjemy. To, czemu poświęcamy nasze emocje, to, w co się angażujemy, to są sprawy, dla których żyjemy. Czy żyjemy dla rzeczy, dla których warto żyć?
czy płoniemy w sprawach, dla których warto żyć. Na bazie tego zaangażowania powstała pierwsza, najważniejsza decyzja Salomona. Salomon znał się na ludziach, Pan Bóg dał mu tę mądrość. I kiedy przyszło mu podejmować pierwszą decyzję, wykorzystał właśnie tę wiedzę. Jest to w pierwszej Księdze Królewskiej, w 3 rozdziale, kiedy do Salomona przychodzą dwie matki, każda z nich ma syna, ale syn jest tylko jeden. I pojawia się problem, bo każda twierdzi, że syn jest jej. Proszą króla o rozsądzenie, która z nich może zabrać swoje dziecko i wychować. Skąd Salomon wie, która z nich jest matką? Czytam 3 rozdział 1 Księgi Królewskiej od 23 wiersza. Wtedy król rzekł, ta mówi, moim synem jest ten żywy, a twoim synem ten umarły. Tamta zaś mówi, nieprawda, bo twoim synem jest ten umarły, a moim synem ten żywy. I rzekł król, podajcie mi miecz. Przyniesiono więc miecz przed króla. A król rzekł jeszcze, rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej. Sprawiedliwy wyrok? Porówno każdemu. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, odezwała się do króla, gdyż wezbrała w niej litość nad swoim synem i zawołała, proszę pani mój, dajcie jej to dziecię żywe, tylko go nie zabijajcie. Tamta natomiast wołała, niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je. Każdy z nas, nawet gdyby nie było tutaj napisane, że matka powiedziała, oddajcie jej dziecko żywe, myślę, że każdy z nas wiedziałby, kto jest matką. Dlaczego? Bo zaangażować w coś w taki sposób, także emocjonalnie, potrafi się tylko osoba blisko związana z tym dzieckiem. Tylko osoba, której naprawdę zależy nie na słusznym wyroku, na tym, żeby było porówno, ale na tym, żeby było dobrze, żeby, tak jak tu była definicja miłości powiedziana na lekcji, żeby tej osobie działo się jak najlepiej. Nawet kiedy ja muszę z czegoś zrezygnować, żeby drugiej osobie działo się jak najlepiej. Najważniejsze dla nas jest to, co jest nam najbliższe. Co jest nam najbliższe? To, na co poświęcamy naprawdę dużo czasu. Z tą historią z Księgi Salomona kojarzy mi się inna historia, którą przeczytałam jakiś czas temu w książce. Było pewne plemię. Plemię mieszkające u stóp góry, na nizinach. Jak to w plemieniu, były tam rodziny, mężczyźni byli wojownikami, kobiety zajmowały się domami. Jednak na górze mieszkało inne plemię i zdarzały się wojny między tymi plemionami. Po jednej takiej wojnie zostało uprowadzone dziecko z tego nizinnego plemienia. Matka bardzo płakała i prosiła wszystkich, żeby zrobili coś w tej sprawie, żeby może wyruszyli na jakiś taki wypad wojenny, odbili tego jeńca. Wojownicy zebrali się, bo było bardzo związane ze sobą plemię, wyruszyli. Bardzo długo ich nie było. Wrócili po miesiącu, ale wrócili z niczym. Byli załamani, ale tłumaczyli tym, że na początku napadły ich dzikie zwierzęta. Zwalczyli dzikie zwierzęta. Później pod górę szło się im bardzo ciężko, bo jest to plemię nizinne. Im wyżej było im coraz zimniej, a nie mieli odpowiedniego ubrania, żeby wybrać się na taką wyprawę. W końcu, kiedy ich stopy zaczynały marznąć, kiedy ich ręce były skostniałe, kiedy trzeba było przedzierać się przez różne krzaki i tak dalej, nie udało im się dotrzeć do tego plemienia, które porwało dziecko. No trudno, takie rzeczy zdarzają się na wojnach. Następnego dnia, ku zaskoczeniu wszystkich, matka tego dziecka zniknęła. Zniknęła, nie było jej, nikt nie wiedział, co się z nią stało. Podejrzewali może samobójstwo, może nie potrafiła żyć bez dziecka. Po miesiącu wróciła z dzieckiem i wszyscy byli zdumieni, jak jej się to udało. Wrócili do niej, analizowali jeszcze raz swoją wyprawę. Przecież tam było zimno, przecież ci ludzie byli uzbrojeni, my to nawet nie dotarliśmy. Jak tobie się to udało? Ona popatrzyła na nich i nawet nie była zła, nie była jakaś rozczarowana. Powiedziała im tylko jedno zdanie. To nie jest wasze dziecko. Pan Bóg poświęcił dla nas wszystko, bo Pan Bóg uznał nas za swoje dzieci.
Czy uznajemy go za kogoś tak bliskiego, żeby poświęcić mu wszystko? Jeśli chodzi o zaangażowanie, Pan Bóg w 100% zaangażował się w to, co działo się z nami. Zaangażował się na tyle, żeby oddać swoje życie. Nie tylko oddać swoje życie. Zaangażował się na tyle, żeby przyjść do nas i żyć z nami, żeby znieść wszystkie te udręki, które były udziałem życia Chrystusa. Pan Bóg oddał nam siebie w 100%. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.